Siemanko, majóweczka. Dzisiaj znowu jesteśmy na naszym ulubionym miejscu, czyli na poligonie. I jest tutaj też parę fajnych aut. Jedno, które przede wszystkim chciałbym Wam pokazać, czyli ten piękny Nissan. To jest D22, czyli pick-up, i on jest troszkę podłubany. I ten samochód pojawi się w kolejnym odcinku na kanale Zagruzowani i opowiemy tutaj, co tam jest wszystko pomotane. Więc oglądajcie i lajkujcie. Fala z 2.7 TDI, wtryski z 2.7 TDI, po regeneracji, większe ciśnienie otwarcia i tak dalej, i tak dalej. Czyli teraz dobrze jedzie. Teraz jest okej. Okay. Całkiem przyzwoicie, na asfalcie mu nie brakuje, w terenie tym bardziej. Boost controller? Tak jest, NBC. Tak, poza tym nic specjalnego. Czyli grucha tylko jest podciśnieniowa, wymieniona na ciśnieniową i tym MPC sterowana? Dokładnie. Dokładnie, plus zegary. Oil catch tank jest dorzucony, wywalone jest optyczna odma. I ten kulet ma większy tutaj i jest troszkę rozciągnięty. Tak pokrótce, to jest wrzucony silnik starany od wyłki i zmienione turbo. Ile teraz ma mocy i jakie przeróbki są jeszcze tutaj poczynione, dowiecie się z następnego odcinka, więc już teraz zachęcam do subskrypcji tego kanału. To ma przedni zawias taki jak Terranu? Nie do końca. Nie? On na pierwszy rzut oka wygląda podobnie, ale to jest zupełnie inny system. Inne górne wahacze, inne dolne wahacze, inaczej ułożone. Mocniejsze to jest? Tak, jest dużo mocniejsze. No ale... Układ kierowniczy ma podobne problemy, mimo że jest na większych działkach, większych spodniach, ale sama konstrukcja dostaje ta sama, więc nie ma podobne problemy co Terranu. W następnym odcinku właściciel zdradzi nam też, jakie są dalsze plany wobec tego Nissana. Pajero Sport 2, proszę bardzo. Rzadkie auto w naszym kraju, więc może tutaj też się uda zrobić coś o tym aucie. Zobaczymy. Większa prześlizg. Pajero to nowy nabytek Łukasza, którego możecie kojarzyć z czerwonego King Cuba pojawiającego się już w filmach na tym kanale. Auto zostało profesjonalnie przygotowane w teren poprzez odkręcenie lapaczy. Mitsubishi pochodzi z 2015 roku i pod maską ma 2,5-litrowego turbodiesla o mocy 177 koni. Póki co jest całkowicie seryjnym wozem z szosową oponą. Mimo tego pierwszy szest terenowy udało się zaliczyć. To panie, kiedy te opony zakładasz do niego? Przeprzymierzy najpierw. Od Nissana czy wejdą. Pojeździł też z nami fajnie porobiony Wujot z pięknie ryczącą V8 pod maską. 6 cali liftu i duża moc naprawdę robią dzielnego zawodnika z Jeepa. Dajcie znać w komentarzu, jeśli chcielibyście zobaczyć go również w osobnym odcinku na tym kanale. Jak tam się jeździ? Bardzo dobrze. Tak? Kulturalnie wygodnie, nie? Nie jak w Nissanie. Powiedz, co tu jest za motor w tym Wujocie? 4.7 V8. To daje to dobrze? Daje radę. Tak? Mocy nigdy za mało. Bo jest trochę porobiony. Tak, troszeczkę. Troszeczkę. No.
kurde, jednak mocne drogi swoje, nie? Terrano, które teraz oglądacie, też na tym kanale się już pojawiało. Jest taki uszukiwacz wsadzony na komputer, żeby większą dawkę paliwa dawał. No, daje radę. No, a reszta to seria. Jedynie co jest 2.7? 2.7. Jedynie co podkładki pod tylnie sprężyny. W aucie Andrzeja są też wymienione elementy układu kierowniczego na customowe. Jeśli interesują Cię takie wzmocnione drążki do Terrano, to zapraszam na naszą grupę na Facebooku, gdzie można znaleźć Łukasza i zamówić sobie taki zestawik. O drugim Terrano zrobimy kiedyś na pewno osobny odcinek. To auto posiada już most patrola i wiele więcej przeróbek, które warto przedstawić. Udało nam się zaliczyć pierwszą i jedyną tego dnia wklejkę. Na szczęście był też z nami patrol. No może Krzyśku tego nie przejechał. Za małe koło. Za małe koło, nie? Jednak. Dałeś krzyż prawe? Przeszedł. Za małe koło są, nie? 35 musi być. Jaka moc tu jest? Nie wiem. Duża, nie? Fajnie wyciąga auta. Wystarczająca, wydaje się. Ale podobno za niedługo wchodzi BMW. No jak zażrę ten silnik, jak padnie, nie wiem co pierwsze padnie, pewnie pierwsze padnie silnik niż turbo z Audi. To już leży kryza, silnik gdzieś już też jest, wiązka z komputerem przygotowana i będzie swapik. A ile dałeś za taki komplet na swapa? Nie to kosztuje? Nie wiem czy mogę mówić, bo nie kosztuje to tyle ile płacą ludzie. 5 razy mniej przynajmniej za komplet. No tylko, że trzeba, wiesz, ty sobie to sam zrobisz, tak, nie? Tak, no tylko robotę samemu ogarnię, więc chodzi. To jest cena. Cena na samych części to jest około 5-7 tysięcy. Ale nie wiem, przed nałożeniem tego będziesz sprawdzał, nie wiem, pryski, coś tam w tym silniku robił? Przeglądam ten silnik. Oczywiście trzeba ciśnienie pomierzyć, zobaczyć w jakim stanie jest dół, w jakim stanie są pryski, czy będę coś rzeźbił, czy będę to regenerował, no, ale trzeba je najpierw wyjąć i pomierzyć. Jak będą dobre, to zostają. Jak nie, no to albo wymiana, albo regeneracja. No zobaczymy. Robisz dla siebie też Terrano? Tak, czyli patrol zabawka, a Terrano takie bardziej Terrano turystyk. Turystyk, ale na 35. Aha. Czyli też grubo. Taki turystyk z elementami wyczynu, jak to. Tak, żeby wstydu nie było. Tak, żeby wstydu nie było. Dobrze ten patrol daje. No, trochę daje. Nie jest już najgorzej. Jest dużo lepiej niż w serii. Moment jest praktycznie od samego dołu. Turbo już jest... ciśnie. Teraz mamy 1200 obrotów, już jest 0,3 bara, 3000. Jak jest wystrojone to turbo? To jest ze zmienną geometrią? Tak, jak? Ze zmienną, VNT. Aha, czyli to, nie wiem, tam też masz jakiś boost control założony do tego? W tej chwili nie. Zdjąłem, tylko jest nadciśnieniowa gruszka. Miałem do tego zawór MBC do sterowania, no, ale go zdjąłem, bo za wysoko ładował. Tak mi ładuje do 1,7 bara średnio. A jak miałem założonego MBC, to powyżej 2 barów nie ciągnął. Także zdjąłem, bo nie ma sensu. Czyli to teraz tylko upuszcza ciśnienie powyżej tego 1,7 czy jak to? Tak, upuszcza, po prostu Westgate'a wali, nie? Czyli uchyla te prowadnice wtedy. Czyli to jest chyba najprostsze rozwiązanie, nie? Najprostsze, no i działa, zero-jedynkowo. I od samego dołu ciągnie to turbo, to jest jego największy atut. Także polecam turbo 2,5 TDI Audi. Tutaj to pasuje z Audi, mówię, że bardzo dobrze. Plug and play praktycznie. Ja akurat mam troszkę tam więcej rzeźb zrobionych, dlatego że mam drugi alternator założony tutaj. Passata 180 amper. No, czyli dwa alternatory? Tak. I on jest w takim miejscu, które powoduje, że
miałem kolizję z układem dolotowym i musiałem jeszcze dolot przerabiać. Ale też z nierdzewki jest wyspawany, także robi. Powiedz mi jeszcze, czemu tu grzejemy, jak jest na polu ciepło? Dlatego, bo padł wentylator elektryczny z RMIC i trzeba trochę wychładzać silnik, zanim dojadę i jednak z powrotem założę wiskozę. Zapraszam do subskrypcji naszego kanału oraz do dołączenia do naszej społeczności na Facebooku. Grupa Zagruzowani Pokaż Sprzęta zrzesza fanów starej, pięknej motoryzacji i to nie tylko tej offroadowej. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Albo grubo, albo wcale. Tak jest.